Ines Pochmara to 13-letnia mieszkanka Boguszowa Gorc, pełna uśmiechu i zapału do działania, wzorowa uczennica i córka, utalentowana sportsmenka i oddana przyjaciółka, która śmiało szła przez życie, aż do momentu, gdy jedno zdarzenie mogło zabrać jej to, co najcenniejsze. Pod koniec maja bieżącego roku rodzina państwa Pochmarów, wracając autem z wakacji, uległa ciężkiemu wypadkowi, do którego doszło w okolicach czeskiej Pragi. Było w 6:30 rano. Kierowca, po prostu kierowca nam usnął i zauważyłem to, że siedząc koło niego zauważyłem, że przysnął i próbowałem ratować sytuację i odbiłem kierownicą, ale on i krzyknąłem do niego Tomek i w tym momencie on się przebudził, dodał gazu, zaczął hamować, wpadł w panikę i zaczęliśmy dachować. Autem uderzyliśmy w potężną reklamę i oprócz tego jeszcze uderzyliśmy w ścianę dźwiękoszczelną. Nie wiem, kto znalazł Ines. Leżała pod ścianą dźwiękoszczelną, cała zakrwawiona, pluła krwią. Czułem się bezradny, nie mogłem nic zrobić. Nie mogłem jej dotknąć. Auta, które przejeżdżały koło nas, zatrzymywały się. Ludzie podbiegali, zaczęli udzielać nam pierwszej pomocy. Znalazła się jakaś pani doktor, która od razu, bez żadnego zastanawiania się, zaczęła udzielać pomocy Ines. Ogromna niepewność, natłok wielu myśli, aż wreszcie strach o zdrowie córki. Przez to wszystko musieli przejść rodzice Ines, dla których cała sytuacja była ogromnym szokiem. Zaczęliśmy się powoli dowiadywać o stanie zdrowia naszej młodszej córki. Zabrano nas na oddział na chwilę, gdzie zobaczyliśmy, jak Ines, w tym momencie, jak byliśmy w tym oddziale, jak Ines wywożono na łóżku na operację i padłem na ziemię i żona padła na ziemię. Czołgaliśmy się po posadzce. Nie mogłem znieść tego widoku. To była masakra. Jak ona wyglądała. Wygolona już, włosów nie miała i cała poturbowana i wszędzie widać było, że była przemywana od krwi, dużo krwi straciła. Obrażenia podczas wypadku okazały się na tyle dotkliwe, że czescy lekarze musieli walczyć nie tylko o zdrowie, ale i życie poszkodowanej. Pomimo wielu operacji, 13-latka w wyniku odniesionych obrażeń ma jednostronny niedowład ciała. Ciężko jej mówić i poruszać się. W takiej sytuacji dziewczynka cały czas potrzebuje specjalistycznej opieki i stałej rehabilitacji, niezbędnej w procesie leczenia i pełnego powrotu do zdrowia. Obecnie potrzebny jest Ines. Rehabilitacja, cierpliwość, rehabilitacja. Cały czas. Bez odpoczynku. Żeby była w pełni sprawna. Tak jak wcześniej. A chcemy, żeby taka była. Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli, przyjaciół, rodziny udało się zorganizować zbiórkę pieniędzy w parafii Świętej Trójcy w Boguszowie Gorcach. Dzięki czemu zgromadzono kwotę w wysokości 2000 zł na leczenie Ines. Swoją cegiełkę wsparcia dołożyło Radio Paradise, które na swojej antenie przeprowadziło aukcję polegającą na wykupieniu zamówionego utworu, co dodatkowo zasiliło konto rodziców dziewczynki o 400 zł. Ines pomaga wiele osób. Mimo to rehabilitacja i leczenie wiążą się z dużymi kosztami. Dlatego każdy, kto chce pomóc wrócić chorej do zdrowia, może wpłacić dowolną kwotę na podane niżej konto. Wszyscy, którzy zechcą, mogą także przekazać 1% swojego podatku na leczenie Ines poprzez wpisanie we wniosku o przekazanie takiej pomocy na rzecz organizacji pożytku publicznego numer KRS 00002811163 z dopiskiem dla Ines. Proszę wszystkich o pomoc, aby była zdrowa. Każda pomoc, nawet ta najmniejsza, jest bardzo ważna. A za tą już otrzymaną rodzice Ines są niezmiernie wdzięczni i mają nadzieję, że środków na leczenie ich córki wystarczy dzięki wsparciu życzliwych serc, a jej powrót do pełni zdrowia nastąpi jak najszybciej.